Korzystając z gościnnych występów, postanowiłem nagrać dla Was Basso Astra. Tutaj mamy wersję za 32 patole, ale są też tańsze modele za 13, 14, 15 tysięcy na mechanicznej 105 i Ultegrze. Tu mamy wersję już na DI2 2x12 i na karbonowych kołach o profilu 38 mm. Oczywiście wyposażony jest ten rower w hamulce tarczowe. Ciekawe jest to, że marka Basso powstała w 1974 roku, założona przez Alcido Basso, który jest tutaj nawet podpisany na ramię, a jego brat Marino Basso dwa lata wcześniej został mistrzem świata zawodowców. Alcido był mechanikiem w grupach proturowych, także trochę doświadczenia z rowerami miał. Basso początkowo były stalowe, potem nawet były tytanowe, a od jakiegoś czasu oczywiście są już karbonowe. To, co właśnie jest tutaj ciekawe, to koła MikroTH. Mam dla Was gdzieś tam w moich pokładach filmów jeszcze nie stworzonych archiwalne takie Basso Astra na całe na MikroTechu, ale to do tego dojdziemy. Tutaj też kokpit jest MikroTH. Mamy wewnętrzne prowadzenie kabli hamulcowych, bo przerzutki są bezprzewodowe. Shimano ma to rozwiązane tak, że tylna przerzutka i przednia przerzutka połączone są kabelkami, jak widzicie, z baterią schowaną w rurze podsiadłowej, a ten cały setup łączy się z manetkami bezprzewodowo. Basso ma kilka swoich własnych mostków, w zależności od modelu różne są to mostki. Generalnie ten element jest naprawdę udany i naprawdę ładny i cały w ogóle rower bardzo ładnie się prezentuje. No w tej wersji za 30 tysięcy to już jest zdecydowanie dla kogoś, kto jeździ, wie czego chce, ale za 13 czy 15 jest to w miarę sensowny rower na początek. Karbonowa sztyca, co ciekawe, oczywiście tam aerodynamiczna, komfortowa i tak dalej, ale ciekawe jest mocowanie tej sztycy, taki klin zamocowany w tym miejscu blokuje sztycę w odpowiednim położeniu. Dzięki temu rama jest bardzo schludna, nigdzie nie ma żadnych dziurek i ładnie to się wszystko prezentuje. Basso Astra to rower zarówno komfortowy, jak i przeznaczony do długich dystansów. Diamante jest modelem do ścigania, Avento jest modelem aerodynamicznym. Astra jest najbardziej uniwersalnym, pewnie zaliczyliby go do grupy Endurance. Myślę, że to ciekawa propozycja dla kogoś, komu przejadły się spece czy treki. Waga tej maszyny w zależności od specyfikacji waha się pomiędzy 8 a 9 kg, czyli jakoś ultra lekko nie jest. A jak chodzi tylne koło, to sobie zobaczymy, bo przy MikroTechu myślę, że warto to sprawdzić. Ładnie bzyczy. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnych. Hej!